Wczoraj zakończyła się procedura wyłonienia wykonawcy w myśl przetargu nieograniczonego. To postępowanie wygrało wszystkim nam dobrze znane stowarzyszenie Ad Astra. Przedstawiło najkorzystniejszą ofertę, jeśli chodzi o kryterium ceny, do kryterium programu i atrakcji, które się odbędą w trakcie trwania Dni Nysy. A jeśli chodzi o inne kryteria, na przykład atrakcyjność, to która oferta była najlepsza? W mojej opinii zdecydowanie, zresztą to potwierdza punktację, była najlepsza oferta numer 2, to jest firmy Element Art International Media Group. Ta firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę, jeśli chodzi o program artystyczny i atrakcje, które miały się odbyć na Stadionie Miejskim w Nysie. Natomiast z uwagi na dość wysoką cenę, no, o mały włos właśnie ta firma przegrała ze wspomnianym już stowarzyszeniem Ad Astra. Miasto jest zadowolone z tej formy przetargowej organizacji Dni Nysy? Generalnie jesteśmy zadowoleni choćby z tego tytułu, że postępowanie przetargowe pokazało choćby taką rzecz, że są pewne oszczędności i one zostaną zagospodarowane. Być może również w ramach wydziału i zostaną przekazane na kulturę.